Panie Wojtku, musimy porozmawiać. Nie teraz, spieszę się. Nie wiem, co mam zrobić z Wandą. Tutaj od 3 miesięcy zalegam z czynszem i zaraz mnie wywali na zbity pies. Rodzice nie dają hajsu. Do tego dzisiaj dowiedziałem się, że wyrzucili mnie z uczelni. Jak niczego nie wymyślę, to kaplica. Przydaj gitarę. Albo nerkę. Gitarę sprzedałem pół roku temu, prędzej nerkę. To weź współlokatora. Albo współlokatorkę? To nie jest głupi pomysł. Ale mam tylko jedno łóżko. Nie widzę problemu. Marko! Boże, znowu ten kretyn. Przecież mówił mu, jak mam na imię. Gdyby chociaż dobrze płacił. Cześć, mamo. Dostałem w końcu stypendium, wyjadę. Na uczelni jest spoko, w pracy awans. Mam już pokój ze swoim biurkiem. Ale muszę kończyć. Korporacja. Korporacja, kurwa. Widziałam, jak wchodziłeś. Wiem, że tam jesteś. Czekam do soboty. Potem wyłączam prąd. Ale tu nie ma akustyki. Ładny widok. Ładny, nie? Zimno tu.
Nie jestem pedałem. Chcesz ze mną spać w jednym łóżku? Dzwonię w sprawie ogłoszenia. Nie za późno? Z kim tym razem mam przyjemność? Sara z tej strony. Widziałam ogłoszenie w internecie i chciałabym się wprowadzić. To ja już herbatkę zaparzam. To nie jest żart. Płacę od ręki, ale stawiam warunek. Nie będziemy się widywać. Jak chcesz to zrobić? Potrzebuję mieszkania tylko na pół doby. Ty masz drugą połowę. Jechawych nie przyjmujemy. Ja w innej sprawie. A o co chodzi? Przyszłam po klucze. A, to ty. Wojtek mówił, że przyjedzie jakaś kuzynka. Ta, kuzynka. Panienka z daleka? Bardzo daleka. Tylko proszę o spokój, bo to porządna kamienica. Ty co? Na drugą zmianę? W domu mogę być dopiero za godzinę. Jaki syf? Roman, śpiewam, bo śpiewam, bo jestem śpiewakiem. Ona była żebraczką, a on był żebrakiem. Pokochali się nagle na rogu ulicy i nie było uboższej w mieście tajemnicy. Nastała noc majowa, gwieździście wesoła.
siedli ramię z ramieniem na stopniach kościoła. Dwa głody sycili pod opieką wiosny, jeden głód, tenże braczy, a drugi miłosny. Poeta, co ich widział, zgadł, jak żyć trzeba. Ma dwa głody, lecz brak mu dziewczyny i chleba. Dawno cię nie było. Nie uciekniesz przede mną. Źle wyglądasz. Masz jakieś problemy? Jeszcze kiedyś częściej się spotykałyśmy. A teraz? To mi nie pomoże. Spójrz, jaki fajny chłopak. Podoba ci się? Nie wiem, co zrobić, Marta. Najpierw wstań.
Zamykamy, kochanie. Na koniec jeszcze jednego. Może być krwawa żyleta? A co nie jest? Krew i żyletki. Ale na koszt firmy. Może być? Marko! Chodź zrobić krwawą żyletę. Tak jest. Uważaj, bo ostre. Panienka jeszcze tu? Paczka przyszła do kuzyna. Jak jeszcze raz panienkę tu zobaczę, podnoszę czynsz.
wiedziałam, że mi nie uciekniesz. Wreszcie dobrze wyglądasz. Zabrałaś mi wieczór. Ty zabrałaś mi znacznie więcej. Zostaw mnie w spokoju. Myślisz, że ja mam spokój? Sara! Sara! Romans śpiewam, bo śpiewam, bo jestem śpiewakiem. Ona była żebraczką, a on był żebrakiem. Pokochali się nagle na rogu ulicy i nie było uboższej w mieście tajemnicy. Nastała noc majowa, gwiaździście wesoła. Siedli ramię z ramieniem na stopniach kościoła. Dwa głody sycili pod opieką wiosny. Jeden głód, ten żebraczy, a drugi miłosny. Poeta, co ich widział, zgadł, jak żyć trzeba. Ma dwa głody, lecz brak mu dziewczyny i chleba.